Witajcie. Chciałbym pokazać Wam, jak w najprostszy i najszybszy moim zdaniem sposób rozpocząć przygodę z mikrokontrolerami AVR, czyli jak podłączyć programator niezbędny do jego działania elementy. Przedstawię Wam podłączenie mikrokontrolera ATmega 16, natomiast bez względu na to, jaki mikrokontroler AVR wybierzecie. Czy to będzie ATmega 8, 328, czy któryś z mniejszych mikrokontrolerów, czyli na przykład ATtiny 13 czy 85, sposób podłączenia pozostaje bez zmian. Będziemy potrzebowali kilku elementów. Przede wszystkim skorzystamy z płytki uniwersalnej, prototypowej, w której styki w kolumnach połączone są ze sobą. Natomiast pomiędzy jedną kolumną a drugą połączenia nie ma. Ponadto płytka na środku posiada przerwę, dzięki której układ scalony, taki jak mikrokontroler, możemy umieścić w płytce tak, aby nóżki z jednej strony i z drugiej nie były ze sobą połączone. Poza tym przygotowałem tutaj cztery rezystory 100-ohmowe. Jeżeli wybierzecie 1-kiloohmowe czy jakiejś większej rezystancji, też będzie dobrze. Dwa kondensatory 100 nano, może być 47, 68, może być 220 nano. Nie jest to aż tak istotne. I dwa kondensatory elektrolityczne 10 mikrofaradów. Znowu nie jest to istotne, żeby to było 10 mikrofaradów, może być 22 mikrofarady, czy nawet 100 mikrofaradów, jeżeli weźmiecie, też będzie działało. Jakaś dioda z rezystorem do podłączenia, aby przetestować działanie naszego układu i mikrokontrolera. Przewody, zworki, no i oczywiście programator. Ja używam programatora USB ASP, natomiast każdy inny programator z takim złączem IDC-10 będzie dobry. Mikrokontrolery AVR programowane są, można programować je za pomocą SPIA, czyli magistrali szeregowej, Serial Peripheral Interface. I tu jak spojrzycie, na czarno zaznaczyłem te piny, te nóżki, które musimy podłączyć. Jest to MOSI, MISO, SCK. To jest właśnie wyprowadzenie magistrali SPI oraz reset, ponieważ programowanie odbywa się przy resecie w stanie niskim. Oraz VCC, ground, a VCC, ground, czyli zasilanie plus zasilania plus 5V i masę, GND. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony musimy masę, jak i zasilanie podłączyć. Gdzie znajduje się pierwsza nóżka? Pierwsza nóżka znajduje się tu, gdzie znacznik w postaci takiego okrągłego wyżłobienia, bądź czasami w postaci takiego półokrągłego wyżłobienia. Po lewej stronie znajduje się pierwsza nóżka i licząc przeciwnie do ruchu wskazówek zegara mamy pierwszą, drugą, trzecią, 20, 21, 22 i aż tak do 40 nóżki ATmegi 16. Bądź 32, ponieważ wyprowadzenia ATmegi 16 i 32 są dokładnie takie same. No to zaczynamy. Najpierw mikrokontroler wstawiamy w płytkę, a następnie podłączamy rezystory, które posłużą nam do podłączenia czterech linii MOSI, MISO, SCK i resetu. Jeżeli macie za dużo tych mikrokontrolerów, to możecie oczywiście z tych rezystorów zrezygnować. One zapewniają trochę większe bezpieczeństwo, ograniczają prąd, ale także odizolowują programator od samej linii SPI, tak więc są również pomocne, jeżeli w przyszłości będziecie używali jakiegoś modułu czy urządzenia, które również wykorzystuje SPI do komunikacji z mikrokontrolerem. A następnie podłączamy MOSI, MISO, SCK, czyli 6, 7, 8 nóżka, reset, 9. No to liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nóżka i podłączamy do rezystora. Kolejna, 7 i do rezystora. 8 i ostatnia, 9 nóżka, czyli reset. Teraz podłączymy sobie zasilanie. Skorzystamy z tych styków po dwóch stronach płytki, oznaczonych jako plus i minus. Na tej płytce wszystkie styki oznaczone plusem są ze sobą zwarte, natomiast nie na wszystkich płytkach tak jest, dlatego musicie sprawdzić. Na niektórych znajdują się przerwy i te styki podzielone są na trzy sekcje, gdzie się tutaj są przerwy. To musicie sprawdzić przed rozpoczęciem składania takiego układu. Teraz podłączymy VCC, czyli nóżka 10, kolejna do plusa. Nóżka 11
do masy, czyli do minusa. Jest. Teraz po drugiej stronie nóżka 30, a VCC. Liczymy 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tu znajduje się nóżka 30. Podłączamy do zasilania, do plusa. A nóżkę 31 do minusa. Czyli kolejną. Teraz podłączymy sobie kondensatory do zasilania. Kondensatory monolityczne 100 nano podłączamy między plusem a minusem. Nie jest istotne, w którą stronę je wstawicie, natomiast istotne jest to w przypadku kondensatorów elektrolitycznych, które na swojej obudowie mają oznaczony minus, to jest ta nóżka. Tak samo jak spojrzycie na ich długość, to minus to jest nóżka krótsza. Czyli krótszą nóżką do minusa, dłuższą do plusa. Podłączamy kondensatory z jednej strony i z drugiej tak samo. Krótsza do minusa, dłuższa do plusa. Nie należy tego bagatelizować, ponieważ źle podłączony kondensator elektrolityczny może wybuchnąć. Dlatego też nie nachylajcie się podczas włączania zasilania jakiegoś układu, ponieważ jeżeli źle wstawiliście kondensator, on może wybuchnąć. Teraz, ponieważ plus z tej strony nie jest zwarty z plusem po drugiej stronie, połączymy sobie plus z plusem oraz minus z minusem. Pozostaje teraz tylko podłączyć nasz programator. Tutaj mamy opis wyprowadzeń wtyczki IDC10, MISO, SCK, reset, LED, opcjonalnie możemy podłączyć diodę MOSI, 4 razy masa i VCC plus 5V zasilanie z programatora, jeżeli chcemy zasilić układ przez USB z programatora. No to po kolei pierwszy przewód jest zielony, to jest MOSI. Podłączamy po drugiej stronie rezystora i do wtyczki do MOSI. Kolejny żółty to jest 7 pin, czyli MISO. Podłączamy do MISO. Następny, pomarańczowy, SCK i ostatni, niebieski, czyli reset. Musimy oczywiście podłączyć też masę. Podłączamy masę do minusa. Jeżeli chcecie skorzystać z tego zasilania z programatora, to musimy jeszcze plus podłączyć do VCC, do plusa. Jeżeli macie zewnętrzny, stabilizowany, podkreślam stabilizowany zasilacz 5V, to możecie podłączyć tutaj do plusa zasilacz. Natomiast bez względu na to, czy korzystacie z programatora, z zasilania programatora, czy z zewnętrznego zasilacza, musicie podłączyć masę. Masa pomiędzy naszym układem a programatorem musi być połączona, musi być wspólna. Teraz pozostaje już tylko przetestować układ. Ja napisałem taki prosty program, który będzie zapalał i gasił diodę na pinie pierwszym, czyli na PB0, więc podłączam sobie rezystor oraz diodę. Dłuższa nóżka to anoda, czyli idzie do rezystora, krótsza to katoda do masy. Teraz pozostaje już tylko podłączyć programator do komputera. Podłączamy go przez USB i wgrywamy przygotowany wcześniej program. Praca programatora sygnalizowana jest zieloną diodą. Widzimy, zielona dioda na naszej płytce miga, wszystko jest ok, udało się. Zasilanie całego układu poprzez programator ma swoje plusy. Nie potrzebujecie zewnętrznego zasilania. Natomiast ma też minusy. Po pierwsze, stare USB 2.0 w starym standardzie potrafi dostarczyć tylko 500 mA prądu. A poza tym przy programowaniu z wyższą częstotliwością czasami niektóre programatory potrafią się zacinać.
Wtedy najczęściej wystarczy odłączyć taki programator od komputera, podłączyć go po chwili i wszystko wraca do normy. No ale są to jakieś problemy, kiedy zasilacie to przez programator, a nie z zewnętrznego zasilacza. Na koniec jeszcze dwa słowa o problemach, jakie możecie napotkać podczas wykonania tego układu. Po pierwsze, przed włączeniem zasilania dokładnie sprawdźcie, czy wszystko jest poprawnie podłączone. Przede wszystkim sprawdźcie te dwa kondensatory, czy krótsza nóżka jest do minusa, czy ten minus oznaczony na obudowie faktycznie ta nóżka jest podłączona do minusa. Poza tym możecie sprawdzić, czy płytka jest w ogóle zasilana, czy jest zasilanie na płytce. Jeżeli macie miernik, możecie to sprawdzić miernikiem. Jeżeli nie macie, możecie posłużyć się kolejną diodą z rezystorem. Podłączacie taki 1-kiloohmowy rezystor do plusa, a następnie dłuższą nóżkę, czyli anodę do rezystora, a krótszą do masy. Widzicie, że dioda świeci, czyli jest zasilanie na płytce. Poza tym, jeżeli programujecie ten układ po raz pierwszy, w przypadku Atmegi 16 ona będzie taktowana niską częstotliwością 1 MHz, dlatego z worka Slow SCK na programatorze musi być założona. Poza tym, jeżeli używacie zasilania z programatora, to ta z worka VCC również musi być założona. Jeżeli używacie zewnętrznego zasilacza, ta z worka powinna być zdjęta. Niektóre osoby zwracają uwagę na to, że układ, to jest akurat Atmega 8 w tym programatorze, że ten układ scalony się bardzo grzeje. To najczęściej spowodowane jest uszkodzeniem programatora i z tym niewiele jesteście w stanie zrobić poza wymianą takiego programatora na inny. Poza tym możecie sprawdzić, czy wgrywacie program, który przeznaczony jest dla danego mikrokontrolera, czyli w tym wypadku dla Atmegi 16. Jeżeli wszystko działa, to teraz możecie podłączać kolejne moduły, wyświetlacze, czujniki i urządzenia do naszego układu. To tyle na dzisiaj. Powodzenia i dzięki za uwagę.